Cześć, witam wszystkich. Smok akwariowy z tej strony. Dzisiaj chciałem poruszyć kilka tematów na moim filmie. Pierwszy to będzie temat tej kryptokoryny, którą widzicie w tle. Ja osobiście nazywam ją kryptokoryną wysokopienną, bo jest mi tak wygodnie. Ostatnio kolega Adrian, akwarystyka Holandia, napisał mi, że to nie jest kryptokoryna wysokopienna, tylko to jest kryptokoryna karbowana. No muszę ci kolego powiedzieć, że ani moja nazwa, którą ja sobie nazywam, bo tak mi jest wygodniej, nie jest prawidłowa, ani ta, którą ty użyłeś w komentarzu, bo tak naprawdę jest to kryptokoryna aponogetonowa. Jak sami widzicie, ta nazwa nie jest jakaś prosta do wypowiedzenia, a ja osobiście sobie lubię ułatwiać, więc jak ktoś chce, to sobie patrzy, co to za roślina, zawsze może napisać i mogę mu to napisać w komentarzu, nie muszę sobie łamać języka. Co więcej wam mogę powiedzieć o tej kryptokorynie? No i nazwa łacińska to jest kryptokoryna aponogetifolia, a tej karbowanej jest to kryptokoryna usteriana. Tamta kryptokoryna jest często mylona przez akwarystów z tą. Jest ona trochę mniejsza. Są podobne, ale różnią się przede wszystkim wielkościami. Ta dorasta do 1,5 metra. Podają, że jest ona podpinana pod biotop azjatycki, a jej taką ojczyzną są wyspy filipińskie. No i co? I to jest typowy chwast. Ona sobie radzi w każdych warunkach, z nawozem, czy z światłem, czy bez. Wstawię wam filmik, bodajże chyba z Discovery Channel. Będzie w opisie do filmu, jak ona wygląda w naturalnych warunkach, gdzie sobie tam żyje. W jakich wodach, czy są to czyste wody, czy są to brudne wody. Wolno płynące, szybko płynące, jak ona wygląda właśnie w takich naturalnych warunkach. No i co? Nieoficjalnie mówi się, że ona nawet może sobie żyć od 17 do 21 stopni, także w takich akwariach już zimnowodnych też sobie daje radę. A oficjalnie jest podawane od 21 do 27 stopni. Tu u mnie kiedyś było 28, teraz zjechałem na 26, daję sobie radę. Także no, dużo osób się czepia nazywnictwa, tak jak tam pan Rybka ostatnio powiedział o tej roślinie. Nie wie, jak ją powiedzieć, mówi koperek, ja sobie na to mówię wysokopienna. Tak samo jak ta Anubiasa. Anubias to jest dla mnie Anubias. Jak ktoś chce, poda mi dokładnie, o którym mu chodzi, jestem w stanie mu podać taką pełną nazwę, tak? Bo są różne nazwy anubiasów, ale ogólnie anubias to jest anubias. Można się czepiać wszystkiego, tak samo jak niektórzy mówią mieczyki berlińskie, mieczyki podpalane. Jest teraz w dobie internetu tyle możliwości, że jak kogoś coś interesuje, to sobie szybko wchodzi w Google, czy nawet wpisuje i nawet po zdjęciach dojdzie do tego, jaka to jest roślina. Ja też nie mam jakiegoś kanału naukowego, żeby tam wypowiadać jakieś nazwy łacińskie i tak dalej. Potocznie jest to nazywana kryptokoryna wysokopienna albo kryptokoryna karbowana. Mówię, dwie nazwy są mylne, bo jest to kryptokoryna aponogetonowa. No i na temat tej rośliny to by było tyle. W dalszej części filmu pod jakąś muzyczkę wstawię wam film mojego nowego akwarium 25-litrowego, które zastąpiło tą kostkę od Roberta Włodarczyka. Kostka idzie do 4-letniego, mam nadzieję, akwarysty. Będę chciał dzieciaka zaszczepić, żeby sobie od małego już coś tam trzymał. Najprawdopodobniej w tej kostce będzie bojownik, pomogę ją urządzić. No i myślę, że przy pomocy rodziców będzie wszystko ok. Akurat mieszka parę pięter niżej ode mnie, także zawsze będę mógł mu pomóc. I może uda się wciągnąć kogoś nowego w akwarystykę, zobaczymy. Przynajmniej jest taki zamiar. To nowe akwarium, 25 litrów plus kilka korzeni. Dostałem od nie i kogo innego jak Mariusza, pana Rybki, któremu za to dziękuję i pozdrawiam. Co będzie w tym akwarium? Najprawdopodobniej takie pchły. Później te średnie ryby będę przełapywał do tego starego akwarium. Także będą miały ryby więcej miejsca. Wiadomo, lepsze warunki. Na chwilę obecną zobaczycie sobie, co tam jest. Na razie jest ubogo, jest tylko korzeń i kilka roślinek, ale z czasem, jak to zacznie rosnąć, będzie ok. To się wszystko zmieni. 3/4 starej wody z akwarium plus świeża woda, filterek nowy ze starą gąbką. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Na pewno rybkom wyjdzie to na dobre. I teraz chciałem jeszcze poruszyć temat. Ostatnio sporo się dzieje na YouTubie i to są też rzeczy związane z akwarystyką, bo wiążą się z kanałami akwarystycznymi. Jak wiecie, dla mnie akwarystyka to nie tylko same ryby i to, co jest w akwarium, ale wszystko też, co jest wkoło.
No i teraz będę się zwracał do Przemka Wieczorka. Słuchaj, kolego, nie wiem, o co ci tam dokładnie chodzi, ale od jakiegoś czasu po prostu wchodzisz sobie pod filmy innych akwarystów, gdzie ja nie piszę do ciebie, piszę z kimś i nie wiem, na siłę chcesz mi coś udowodnić, że ja się nie znam na rybach, że ja na pewno nie mam akwarium 18 lat, się tym nie zajmuję, bo tego nie widać. Nie wiem, co jest dla ciebie tym wyznacznikiem wiedzy. Bo co, że mamy rybki żyworodne? Tak jak ci pisałem, kiedyś miałem pielęgnicę. Jakbym chciał, mógłbym sobie te rybki żyworodne stąd wyjąć i trzymać co innego. Tylko po prostu takie ryby mi się podobają, a nie mam na celu czegoś udowadniać, że nie wiem, wrzucę sobie tutaj nie wiadomo co, to rozmnożę, to wtedy się znam. Także dla mnie nie masz w tej chwili żadnego akwarium. Prowadzisz sobie swoją firmę, na której temat też ostatnio mi próbowałeś w jakąś ciemnotę wcisnąć na Facebooku, że zarabiasz tylko na chleb i coś do chleba. Nie wiem, czy się obraziłeś, że tego nie łyknąłem. Po prostu nie łykam takiej gadki od prywaciarzy, bo dobrze wiem, że każdy jeden swój interes lepiej na tym wyjdziesz niż na przykład wstawaniu do roboty na trzy zmiany. Także nie wiem, o co ci chodzi. Sprawa, jak dla mnie, jest albo do wyjaśnienia. Napisz mi w komentarzu, bo zauważyłem, że po prostu zmieniłeś sobie otoczenie. Nie wiem, czy ktoś cię nakręca, czy coś. Kiedyś, jak miałem problem z akwarium, jakoś mi nie pisałeś, co mogę zrobić, żeby mi tu pomóc, żeby mi ryby nie padały, czy coś. Teraz, jak jest wszystko ok, to nagle ci tu wszystko zaczyna przeszkadzać. Co tutaj jest nie tak? Po czym stwierdzasz, że ja nie znam się na rybach. Obsada jest dobra, nie jest akwarium jakieś przerybione, rośliny rosną. Ryby się rozmnażają i co z tego, że to są żyworódki, że jest prościej takie rozmnożyć. Ja nie mam czasu, żeby się bawić w jakieś inne ryby, chodzić nie wiadomo ile koło tego, doglądać, a że ty tam mierzysz parametry wody, strzelasz jakimiś tam chemicznymi wzorami i tak dalej. Wszystko do nauczenia, tylko co z tego, jak na obecną chwilę najprawdopodobniej nie masz żadnego zbiornika. I dobrze tam powiedział kolega Mierkiewicz, że to nie sztuką jest, że ja będę strzelał te wszystkie nazwy ryb po łacińsku, roślin i tak dalej, tylko sztuką jest to, co widać, tak? Jak dla mnie to akwarium nie jest złe, a że miałem problemy z rybami, bo ja często zmieniam sobie ryby, tak? Przynoszę nawet na obecną chwilę w przeciągu chyba 3 dni jest tu 5 nowych ryb. Obecnie na oko się wydaje, że jest wszystko ok, ale nigdy nie wiem, czy ona w środku nie ma jakichś pasożytów, czy czegoś nie przyniesie do akwarium. Oczywiście można sobie prowadzić kwarantanny. Ja nie mam do tego warunków, żeby prowadzić kwarantanny. Ryby, mówiłem, co z nimi robię, za czym trafiają u mnie do zbiornika, żeby zniwelować jakieś niebezpieczeństwo przyniesienia jakichś pasożytów, przynajmniej tych zewnętrznych. Także nie wiem, napisz mi coś w komentarzu, o co ci kolego chodzi, bo widzę, że osiągnąłeś swój cel. 1000 subów jest i powoli tam, widzę, zaczynasz się odwracać od ludzi, którzy ci kiedyś w tym pomogli. Na korzyść właśnie tego, jak ci pisałem w komentarzach, już nie będę się rozwodził. Tamtych słów nie cofam. Kto będzie chciał, to sobie po prostu to poczyta. Tak samo jest z tą twoją firmą czy coś. No sorry, ale niektórych rzeczy nie łykam. Także tak jak ci pisałem, jak jest tak źle, to po prostu rzuć to wszystko, nie żyj sentymentami, że tam kiedyś coś wkładałeś w to. I teraz musisz tam żyć, idź na trzy zmiany do roboty i zacznij zarabiać, chociaż wiem, że tak nie zrobisz. Tak samo pisałem jedno krótkie pytanie, to mi potem odpowiadasz, że bardzo się interesuje zarobkami innych osób. Nie interesuje się, tylko nie lubię, jak mi ktoś płacze, tak? Bo nie mam, nie wiem, 15 lat i wiem, jak jest. I wiem, że nawet mały biznes, który jakoś tam wszędzie jest zawsze lepszy niż robota w systemie trzyzmianowym za jakieś tam minimalne pieniądze, także. No ze mną akurat na ten temat to sobie nie podyskutujesz. Na tematy co do akwarystyki, nie wiem, chyba ci o to chodzi, że zacząłem gąbki płukać pod kranem, co kiedyś tego nie robiłem i jest problem w tym, że mówię, że zauważyłem, że mi to akurat wychodzi na lepsze. No akurat mi wychodzi i w tym zbiorniku i w tamtym, co widać gołym okiem. Nie wiem, teoria teorią, tak jak mówiłem, praktyka praktyką. Też kiedyś myłem sobie gąbki pod wodą bieżącą. Później zmieniłem na mycie pod wodą z akwarium i powiem wam tak szczerze, że czym więcej się ogląda właśnie tego YouTube'a i tym bardziej się odchodzi od tego, co się robiło kiedyś, to tak naprawdę jest tym gorzej w tych akwariach, bo
Można sobie coś sprawdzać, ale nigdy nie można sobie pozwolić na coś takiego, że ktoś ci powie, to robi źle, to robi źle, to robi źle, rób tak jak ja robię, czy tam, bo tak jest napisane w książce. Najlepiej akwaria to jest prowadzić na własnej obserwacji. Jak widzisz, że coś jest dobrze, to to zostawiasz. Oczywiście dużo fajnych, ciekawych rzeczy można się też dowiedzieć z innych kanałów, czym karmić, jak podmieniać, co robić, czym nawozić, czy w ogóle nie nawozić, bo są i tacy. I myślę, że najlepiej akwaria sobie prowadzić na własnej obserwacji, oglądać oczywiście kanały, jakieś tam nowinki, od każdego się coś można dowiedzieć. Ale mówię, jak ktoś widzi, że jest dobrze, to nie zmieniać. Jak coś się dzieje źle, wtedy sobie oglądasz film i próbujesz. Taka metoda załapie, nic nie zmieniać, bo czym więcej się kombinuje przy tych swoich zbiornikach, tym wtedy to wychodzi na gorsze. Przynajmniej przy takich zbiornikach, jak ja tutaj widzicie, proste ryby, proste rośliny, to i proste trzymanie. Nie ma co kombinować, bo to później wychodzi tym, że ryby chorują, rośliny zaczynają słabiej rosnąć, pojawiają się glony. No i tyle. Zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę wam ten nowy zbiornik plus kilka nowych korzeni. I jak ktoś ma jakieś pytania, proszę o komentarze standardowe.